Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w sobotę 30 maja wersety biblijne, które zostały wybrane na dzień dzisiejszy, to fragment z 4 Księgi Mojżeszowej z 22 rozdziału, werset 18 i z 2 listu apostoła Pawła do Koryntian z 2 rozdziału, werset 17. Bileam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy: nawet gdyby Balak dawał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić zakazu Pana mojego Boga. Nie jesteśmy przecież jak wielu innych handlarzami słowa Boga, lecz przemawiamy w Chrystusie jak ludzie odznaczający się szczerością, jak ludzie posłani od Boga i stojący przed Bogiem. Jako ludzie niejednokrotnie próbujemy przypodobać się innym. Robimy to, chcąc osiągnąć korzyści. Przypominamy wtedy handlarzy, którzy są w stanie sprzedać wszystko, nawet siebie, byle tylko mieć z tego jakieś profity. Przeciw takiej postawie występuje Paweł, który wskazuje, że przede wszystkim mamy być wiernymi Bogu. Słowo handlować możemy także oddać jako słowo kupczyć, a ono było używane na określenie osób, które rozcieńczały wino z innymi płynami. Niejednokrotnie i my chcemy rozcieńczyć Słowo Boże, dodając do niego własne nauki lub odejmując to, co nie jest w zgodzie z naszym światopoglądem. Jako chrześcijanie w naszym życiu mamy przede wszystkim słuchać Boga i Jemu służyć. Naród izraelski w czasie swojej wędrówki do ziemi obiecanej wszedł na stepy Moabu. Król Moabu, widząc wielki, nieprzebrany tłum, chciał zatrudnić Bileama, aby ten przeklnął Izrael. Bóg objawia Bileamowi, że nie może przeklnąć tego ludu, a może ich jedynie błogosławić. I Bileam wiedział już wtedy, że nie skłonią go do tego żadne pieniądze. Bileam pozostał oddany Bogu, nie zważając na korzyści, jakie mógł osiągnąć. Wiedział, że będąc u boku Pana, zyska o wiele więcej, nawet jeżeli nie przełoży się to na materialną sferę jego życia. Paweł także nie należał do ludzi, którzy rozcieńczali swoją służbę i robili coś dla poklasku lub zysku. On, jak sam o sobie pisał, odznaczał się szczerością. Był przezroczysty. Nic nie ukrywał i nie robił nic na pokaz. Nie stosował żadnych sztuczek ani podstępów. Wszystko było jak na dłoni. Apostoł posiadał poczucie odpowiedzialności przed Bogiem i zdawał sobie sprawę, że przed jego oczami nic nie da się ukryć. I wreszcie zdawał sobie Paweł sprawę z tego, że przemawiał w imieniu Chrystusa i jako Jego przedstawiciel. My również jesteśmy Bożymi przedstawicielami i Jego ambasadorami. Tymi, którzy swoim życiem pokazują, mówią o Bogu innym. Czyny niejednokrotnie mówią więcej niż słowa. Dlatego nie rozcieńczajmy swojego życia, nie kupczmy nim, ale bądźmy wiernymi uczniami Chrystusa.